Młodzieżowy Dom Kultury to dom, w którym zarażacie pasją. No, takie jest założenie pewne. To oczywiście. Zdecydowanie. To jest podstawa. Przecież o to nam właśnie chodzi, żeby dzieci nauczyć czegoś wartościowego, żeby w życiu im się to przydawało. To jest właśnie pasja. Jak ktoś, kto żyje pasją. Tak, zdecydowanie tak. No, my tworzymy specyficzną społeczność. Przychodzą dzieciaki, które chcą się rozwijać, które chcą dotknąć czegoś innego niż w szkole. Nawet jeśli mają te zajęcia w szkole, to one u nas odbywają się zupełnie inaczej. Tworzymy specyficzną społeczność takich ludzi, którzy angażują się w to, co robią. Zdecydowanie i ze strony kadry, i ze strony odbiorców, bo to jest nawet bardzo ważne, i ze strony rodziców, którzy te pociechy swoje do nas przysyłają. Także tak, no pasja to jest, takie słowo klucz. No, zdecydowanie. Żeby nieść tą pasję i żeby nią zarażać, no to wy musicie być przepełnione tą pasją. Nie da się inaczej. Się człowiek pewno rodzi, nie da się chyba pracować inaczej u nas. Musi być nauczyciel charyzmatyczny, energetyczny, żeby dzieci się tym zarażały. To jest podstawa. I to się udaje. No, chyba tak. Mamy nadzieję. Mamy nadzieję, no tyle lat pracując i mając jednak cały czas grupy. Sukcesy różnego typu, bo to nie zawsze chodzi o sukcesy wymierne, ale jak widzimy, jak te dzieci później się rozwijają, robią różne rzeczy, no to to są te sukcesy chyba najważniejsze tak naprawdę. W tym roku La Strada 30 w Kaliszu też będziecie tutaj się pokazywać. Oczywiście. Co będziecie robić? Tak, będziemy się pokazywać już nie pierwszy raz. Często współpracujemy z centrum. W tym roku zapraszamy na dwie imprezy. Jedną będzie festyn Maskarada, organizowany na dziedzińcu 7 czerwca, tak, organizowany na dziedzińcu przy Młodzieżowym Domu Kultury. Wiele działań, wiele. Między innymi każdy, działania. Każdy może przyjść, tak? Każdy jak najbardziej zapraszamy. Otwarte. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie wszystkich. Od 17 do 19. Dokładnie. Tak, zajęcia, działania plastyczne, o których za chwilę tutaj powie Beatka szerzej, ale jeszcze pokazy, występy wokalne, pokazy gimnastyki sportowej, pokazy taneczne, na które serdecznie bardzo ja zapraszam, loteria, ale też kiermasz plac plastycznych wykonanych przez naszych uczestników na zajęciach. To będą obrazy też, tak? Które też widywałam często, przepiękne. Obrazy. Zresztą. Obrazy! Tak, no zobaczymy, co dzieci też będą chciały wystawić, bo one często zabierają te prace do domu, więc zobaczymy, czym tam będą chciały się podzielić. No wiele atrakcji, bańki mydlane, no po prostu zapraszamy, żeby zobaczyć, co się dzieje. Nie? Atmosfera. Tak, jak najbardziej. No ja jestem plastykiem w Młodzieżowym Domu Kultury, więc tutaj ja i moje koleżanki przyszukujemy szereg różnych fajnych działań i warsztatów plastycznych. Pani Bagusia Kowalczyk przygotuje ze swoją młodzieżą super performance. Najpierw przygotuje lalki w pracowni, które potem zademonstruje w przestrzeni w ten dzień. Koleżanka Marta Dudka, wiem, że przygotowuje również jakieś plastyczne warsztaty. Wielkoformatowe chyba, wielkoformatowe, tak jak mówiła. Ja natomiast będę zachęcała do robienia recyklingowych lampionów z butelek. Lampiony te między innymi będą wykonane techniką dekupażu, ale nie tylko. Każdy będzie mógł sobie wybrać i bardzo ważne, że te lampiony są na coś przeznaczone. Ustaliliśmy właśnie z Centrum Kultury i Sztuki, że 11 czerwca odbędzie się Parada Lampionów o godzinie 21:00. Startujemy z placu Centrum Kultury i Sztuki i każdy, kto wykona taki lampion, dostanie też lajcik świetlny, dostanie taką karteczkę, gdzie ma się zgłosić, kiedy. I mam nadzieję, że zrobimy mnóstwo lampionów i będzie wielki pochód przez park w ten dzień. Taki mamy zamiar. Tak na pewno będzie, bo wy dziewczyny jesteście takim zapalnikiem, właśnie takim światłem, którym się dzielicie. No, zrobimy fajne określenie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Tutaj fajnie ten plac i całą przestrzeń parkową. Tak, także mam będzie nadzieję, wieczór, zapraszamy. Tak? Będzie wieczór na drugi dzień 8, to jest czwartek. Będzie wieczór teatralno-taneczny na scenie kameralnej Centrum Kultury i Sztuki. I też bardzo serdecznie zapraszamy. Tam no, już nie będzie grup dziecięcych, troszeczkę starsza młodzież, maturalna, szkoła średnia. Troszkę takie dłuższe formy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tak. Na pewno będzie mnóstwo się działo, my też zapraszamy i na ławeczkę,
i na maskaradę i wieczór taneczny zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.